Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mam dobrą wiadomość, a mianowicie po dwóch dniach poszukiwania odnalazłem Boba 57. Jest to Long Range, mój dron, którego wczoraj zgubiłem rano, z samego rana przez to, że wpadł mi w chmurę czy w mgłę i już z niej nie wyleciał. Nie było szans, żeby go w ogóle odzyskać. Oczywiście sporo błędów popełniłem, takich podstawowych typu wtyczka z GPS-u nie zauważyłem, że była wypięta, tak jak tutaj widać, to jest jedna rzecz. Zapis DVR z gogli nic nie dał, dlatego że on odleciał na 700 metrów i był cały czas we mgle, w polach wylądował. Akumulator się wyczerpał, więc do czasu, kiedy miałem zasięg, to widziałem mniej więcej położenie, gdzie był najlepszy zasięg, ale to było od niego 400 metrów. Tak nisko był, że nie sposób było namierzyć go lepiej. GoPro działa, zapisał się ten lot. Jest stłuczona szybka z tyłu, ale ważne, że odzyskałem. Całość jest warta około 200 za kamerę zapłaciłem za tego drona 2600, ale on jest wart 3200, czyli to jest wartość ponad, no prawie 5000 zł, także dość mocno. Na szczęście wszystko się odnalazło. Są jakieś drobne straty, nie wiem czy Vista jeszcze działa, nie sprawdzałem tego. A to, co wam chciałem powiedzieć, jak go namierzyłem przede wszystkim. Dzisiaj rano pojechałem z Nazgulem, bo wczoraj szukaliśmy zdecydowanie za blisko. I wczoraj i dzisiaj rano pojechałem sprawdzić z Nazgulem, jak mniej więcej rozkłada się sygnał Crossfire, czyli z tej anteny. To mamy oczywiście odbiornik, ale nadawany przez radio. I jak on mniej więcej ma granicę zasięgu. Wyszło mi, że 400 metrów, jak są drzewa, mniej więcej, i 700 metrów na terenie takim otwartym. I to dało mi mniej więcej zakres, gdzie mógłby być ten dron, bo do czasu, kiedy się wczoraj wyczerpał całkiem ten akumulator, ten China Hubline, to widziałem zasięg w czterech miejscach bardzo dobry. I dzisiaj byłem w stanie oszacować, jaka to była odległość. Teraz podpiąłem na Nazgula, żeby sprawdzić, jak się rozkłada zasięg. I przeszedłem jakieś 500-600 metrów i cały czas jest dobry zasięg i są cztery kreski. To gdzie ten dron musi być? Kurczę, jak ja miałem tylko w czterech miejscach dobry zasięg, a tak mnie rwał cały czas. Może być gdzieś za drzewami. To jest w tej chwili taka igła w stogu siana. Na pewno nie jest blisko tego miejsca, kurczę no. I po tym wyznaczyłem mniej więcej granicę, gdzie on może być, więc nie szukaliśmy już blisko, bo to nie było w ogóle sensu. Tylko przemieszczałem się daleko. Wziąłem trochę ogłoszeń, rozwiesiłem może z 10 ogłoszeń na drzewach i następnie zacząłem chodzić i awatą też latałem z 20 minut. Był wiatr dzisiaj, więc słabo się latało tą awatą. I wreszcie w polach dostrzegłem, słuchajcie, zarys, taki charakterystyczny kształt prostokątny. On leżał w ten sposób do mnie, czyli to był taki charakterystyczny prostokątny kształt. I mówię, kurczę, to mi wygląda na bardzo regularny kształt, to może być ten dron, jeszcze ciemny ten zarys, nie? Więc podchodzę i faktycznie już z tego miejsca
gdzieś jakieś 20-30 metrów wiedziałem, że to jest ten dron. Ale jaj, mam go. Ja dziękuję, widać go było z daleka. Ale super. Ja pierdzielę. Jest. Bardzo się cieszę. No są oczywiście jakieś drobne straty, typu wyczerpany akumulator, całkiem nie do użytku pewnie. Tutaj mamy też filtr Freewella stłuczony, ale optyka jest ok. Oprócz tego, że GoPro ma stłuczoną tylny wyświetlacz, co nie jest dla mnie wielką sprawą, bo on i tak służy do latania, ten wyświetlacz i kamera jest cały czas i tak w dronie, bo ustawienia mam mniej więcej stałe, tak? 1/100 sekundy i 50 klatek na sekundę, 4K, 4/3 bez stabilizacji, niewiele koryguję, więc tutaj nie będzie nic potrzebne bardziej. Natomiast jestem jeszcze ciekawy, to sobie sprawdzę, czy Vista jest w porządku, bo nie było podglądu w goglach przez cały czas i czy inne podzespoły. To co muszę zrobić, to oczywiście lepiej ten GPS nie dość, że skonfigurować, to przede wszystkim go wpiąć, bo on jest skonfigurowany, ale to miało być szybkie kółko, to miała być taka dosłownie dwuminutowa przejażdżka dookoła zamku. Okazało się, że jak tylko chciałem zrobić nawrotkę, to chmury były tak nisko dalej, bo przy zamku były w porządku, były wyżej, ale tam dalej były tak nisko, że jak wleciałem, to nic nie było widać. Na GoPro, popatrzyłem na nagranie, widać lepiej zdecydowanie niż w goglach. W goglach nie widziałem nic kompletnie. Wczoraj we mgle mi zwiał ten bob. Wleciałem na pełnej prędkości we mgłę i to już był koniec. Oczywiście GPS jest niepodpięty, no bo po co? Tak to wygląda i teraz go znalazłem w tamtych polach, jakieś 300 metrów stąd. Ja się mega cieszę. Tutaj GoPro ma stłuczony filtr. Mam nadzieję, że optyka jest cała. Ale to, że w ogóle się znalazł, to jest mega sukces. Bo teraz piętość była mniej więcej chyba z kilometr. Nie miałem żadnego zapisu, nic kompletnie, bo była mgła. I szukałem go, no w sumie półtora dnia. Znalazł się. Super. Także kolejna przygoda szczęśliwie zakończyła się. Oczywiście też latałem w takim terenie totalnie bezludnym, więc tam nie było ludzi, zabudowań, bo wiadomo, że takich rzeczy się nie robi. Natomiast też lekcja dla mnie, żeby sobie pilnować pewnych rzeczy. Bazer nie pomógł, bo jest tutaj wbudowany i to bardzo mocny bazer. GPS trzeba skonfigurować koniecznie. To, że mi wyskoczył, to żaden ten. Zapis DVR nic nie wnosił, więc jedyne, co by mnie uratowało i co by mi pozwoliło od razu go znaleźć, to GPS. Tak to wygląda, słuchajcie, i kolejna przygoda FPV za mną. Zgubiłem już w sumie z 10 dronów, tylko dwa razy nie odnalazłem. W pozostałych przypadkach za każdym razem odnalazłem i to jest następna przygoda i następne spektakularne odnalezienie. Dobrze, że on leżał w polach swoją drogą, bo wiele było takich łąk czy nieużytków, czy lasu, gdzie nie odzyskałbym go tak łatwo. Byłoby naprawdę bardzo ciężko go znaleźć. Ale tutaj miałem śladowe dane, ale mimo wszystko na podstawie tych pomiarów, które dzisiaj zrobiłem, oszacowałem mniej więcej odległość 400-700 metrów. Już wiedziałem, w jakim przedziale się rozglądać za nim i go szukać. Ale dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. No kurczę, wiadomo, że jak się dużo lata, to różne przygody się zdarzają. Ja ostatnio latałem i dużo rzeczy mi wychodziło i to też moją czujność uśpiło, bo latałem i nad wodą, i latałem między gałęziami i we mgle już to była trzecia sesja. Poprzednia w Podlesicach na Górze Zborów wyszła naprawdę rewelacyjnie i miałem szereg takich przelotów, które już były coraz lepsze, ale okazuje się, że trzeba dbać o te podstawy, dbać sobie o GPS, dbać sobie o to, żeby się to wszystko nie pogubiło i żeby miało ręce i nogi, no i przede wszystkim nie kusić losu takimi lotami, jak jesteśmy na granicy mgły. Mogłem zaczekać jeszcze spokojnie z pół godziny, dopiero ruszyć, bo zrobiła się piękna pogoda później. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i wszystkiego dobrego życzę. Widzimy się jak zwykle w kolejnych epizodach już niedługo. Do zobaczenia. Ten filterek wyraźnie widać, co się z nim tutaj stało. Nie, tak teraz to wygląda. Ale kamera przede wszystkim działa i nagrywa to, co jest też super, że mamy możliwość wykorzystania jej. Ja ją skleję taśmą klejącą, nie muszę nawet ekranu wymieniać. Wszystko działa i pracuje. I to jest to.